Dobra. Zaczynamy. Aha. Witam serdecznie, a to jest Gothic. Ostatnio skończyliśmy na tym, że rozmawialiśmy ze złym, który nam powiedział o Neku. Teraz idziemy do Snafa z nim porozmawiać. Jak leci? Nie najgorzej. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Co takiego? Potrawka z chrząszcza a la Snaf, z ryżem i grzybami. Chcesz, żebym się pożygał? Nie musisz tego jeść, ale powinieneś przynajmniej spróbować. Ta potrawka z chrząszcza to tak brzmiało, jakby ktoś chciał mi powiedzieć, żebym próbował, ale wiem, że mi to nie będzie smakować. No ale dobra, musimy zabić 3 chrząszcze i zdobyć 5 piekielników. Dobra, mamy już 3 chrząszcze, to jeszcze 5 piekielników. Znajdują się one za południową bramą. No i mamy 5 piekielników, tak jak Snaf nam powiedział. I idziemy do Snafa po mu oddać te składniki potrzebne na potrawkę. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Dobra, co zrobiliśmy? Teraz pójdźmy, trochę backtracking zrobimy, a teraz poszukamy Neka. Nek znajduje się w jaskini, w drodze, gdzie zbieraliśmy piekielniki. No tu mamy już kolejny pojedynek, kretoszczury. Udało się jakimś cudem. No i mamy naszego nieszczęśnika. Podpisany martwy strażnik. No i teraz idziemy do złego, który nam powie, że dobra robota. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Ale ja tu przed chwilą przechodziłem po piekielniki, więc nie wiem, chyba spał czy coś. No ale idziemy teraz do złego i nam powie, że dobra robota. Myjął się wody z moczem od magnatów. Ile razy mam wam powtarzać? Kiedyś. Okej. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Dokonałeś mądrego wyboru. No i super. Zły jest zadowolony. Teraz pójdźmy sobie do Fletchera, ponieważ on zastępował Neka. Będzie miał problem. Hej, ty. Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma. Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. Dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. No to Fletcher ma problem. Bo Nek nie żyje i teraz to jest jego rewir, a Skati będzie pobierał codziennie opłatę. To pójdźmy do tej rączki. Przechodzę tak z krajem, żeby nie nadzieć się na wrzoda, który będzie mnie denerwował. Przez część gry będzie łaził za mną. I teraz idziemy do chaty rączki. Ale pomyliłem kierunki, teraz muszę iść tutaj, o. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Chciałbym nauczyć się otwierać zamki. No teraz chodźmy do kolejnego cienia. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Dexter chyba. On nam zleci, żeby pójść do Gorkaloma. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele. Zaprowadź mnie do waszego obozu. To wspaniale. Hej! No i idziemy z balem parwezem. Tu chwilę, pewnie to zajmie, zanim tam dotrzemy. No kurde, ludzie zagadują, a ja chcę tylko iść do... do obozu. Jeszcze darmowe doświadczenie wpadło.
No i tak trzeba żyć. Darmowy exp. O. No jeszcze skrzydła dostaliśmy. Super. Dosłownie power gamer z tego Bala Parweza. Ja jestem za słaby, żeby się bić. O. Jak ładnie. O, już połowa HP mu została. Trochę kiepsko. No, jakimś cudem uniknąłem jeszcze ataku ścierwojadów. Tak w ogóle to nie wiem co za bardzo mówić. Dzięki za fajny odbiór. Całe dwa komentarze, ale lepsze to niż zero. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę, porozmawiaj z moimi braćmi. No i zostaliśmy zaprowadzeni. No i jesteśmy w obozie. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jestem tu nowy. A tak naprawdę idziemy ukraść recepturę od Korkaloma. Ten dzban jest tak skupiony na robieniu mikstury, że nawet nie zauważył tego, że kradnę recepturę z jego skrzyni. Ciekawe, co jest tam napisane. Nic ciekawego. No i teraz nam zostaje tylko wrócić do Dextera z jego recepturą. Z recepturą Korkaloma. Pewnie gotikowcy teraz będą się trząść, że gram na przyspieszaniu, ale ja mam to gdzieś, szczerze mówiąc. Oglądanie spacerku przez 20 minut z jednego obozu do drugiego to możecie w sumie oglądać u kogoś innego. U mnie to będzie tak bardziej fajnie i skondensowane to zrobione przyspieszeniem i cięciami. Nie ma także. Ło, ale emocjonująca wędrówka. 20 minut z obozu na bagnie do nowego obozu. No i jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze tylko ominąć tego ścierwojada. No i już jesteśmy w starym obozie. No i jesteśmy. Mam dla ciebie recepturę. To świetnie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie chłop. Weź to w nagrodę. A co nam dał w ogóle? Kilof? A, bryłki chyba rudy. No dobra, to co tam zostało? Zadanie od Torusa. Ono chyba będzie dosyć ciężkie, bo mamy dopiero drugi poziom. No, 180 HP. Więc jeszcze sobie odpuścimy. No i tutaj mamy walkę. A czemu nie? Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Największy skam chyba w tej grze. Jeszcze się podleczymy surowym mięsem. Spróbujmy. Cześć, chcę z tobą walczyć. No i czas na bitwę, pewnie przegram po dwóch ciosach. Dobra, zaczynam. Aha, zadaję zero obrażeń. Muszę być silniejszy. No nie wiem, co teraz zrobię. Zawsze to samo, tej historii musi się zacząć. To się chyba nigdy nie zmieni. Mordragowi też zadaję zero obrażeń. Więc na razie to będzie na tyle. Trzymajcie się i do następnego.